Szanowni Państwo, w imieniu dyrekcji kadry pedagogicznej i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Puława serdecznie witamy na uroczystej kolacji wigilijnej Świąt Bożego Narodzenia. Jest nam niezwykle miło w tym dniu, w tym szczególnym dniu gościć wśród nas panią kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Puławskiego Małgorzatę Noskowską. Witamy serdecznie. I jeszcze słowa powitania kierujemy do naszych specjalnych gości, rodziców i opiekunów naszych wychowanków. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za Państwa obecność. To dla nas szczególnie ważne. Szanowni Państwo, ten wigilijny stół jednoczy w sposób szczególny, jednoczy nas, stanowi bowiem symbol naszego codziennego zatroskania o dobro naszych dzieci, naszej pracy na rzecz ich dorastania i wprowadzania w dorosłość. Bóg się rodzi, w kolędzie popłynął na cały świat. Zaczynamy zatem. Gdy Bóg miał lata dziecinne, matkę osiołka Betlejem, jak mówi prorok z Starego Testamentu, naród kuraczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. I do tego miejsca, gdzie ta światłość się ukazała, pragniemy dzisiaj biec naszą myślą i sercem do Betlejem, gdzie rodzi się Bóg, który przynosi wielki pokój światu na wszystkie dni naszego życia. I w ten dzisiejszy wieczór ludzi dobrych serc, dobrej woli i tych wszystkich, którzy gromadzą się pod jednym dachem jak zawsze w domu, ludzi, którzy dobrze sobie życzą i są dla siebie serdeczni, niech na początek tej modlitwy przybiegnie do nas fragment z Ewangelii Świętego Łukasza opisujący te wydarzenia sprzed ponad 2000 lat. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiriniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterzy i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Przychodzimy jak pasterze do Groty Betlejemskiej, by pochylić się nad cudem narodzin i do samego Boga, który objawia swoją miłość do każdego człowieka. Taki wieczór przepełniony miłością nie tylko ludzi, ale także i samego Boga do człowieka. Wieczór najdoskonalej ukazujący nam, jak blisko jest nasz Stwórca wobec każdego z nas. Ufnie przedstawmy mu wszystkie intencje, które w sercach nosimy, by o nie prosić, by za nie dziękować, by za to wszystko Boga uwielbiać słowami, których sam nas nauczył. Chwałą, ściemy, my królami, a
narodzenia. Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby przebaczać. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Bóg stał się człowiekiem, zapłakał ludzkimi łzami, otworzył przed nami swoje ludzkie serce. Nie tylko choinki i prezenty, ale sam Jezus jest podarunkiem dla nas i ten podarunek ma być rozdawany. Przychodzi też pod postacią ludzi, którzy nam samym wiele dają. Czy myślimy o tym, ile otrzymaliśmy od naszych rodziców, nauczycieli, przyjaciół, od każdego, kto się nad nami pochylił? A czy przeze mnie Jezus przychodzi na świat? Czy daję ludziom ciepło, światło, wiarę? Boże Narodzenie, jedno z najradośniejszych świąt. Ludzie się łączą, a nie dzielą. Dobra nowina umacnia człowieka. W zachwycie się jaśniej widzi. Czy mam poczucie wariatem? Ten magiczny dzień spotkaliśmy się dziś tu. Pierwsza gwiazdka na niebie, niech oświetli dziś nam stół. My podzielmy się opłatkiem, przy rodzinie siądźmy. Złóżmy im życzenia, niech spełniają się marzenia. By biedak był bogaty, by głodny nie był nikt. Niech ciepło dobrych ludzi otacza nas tu dziś. Obdarzmy się miłością, radością, pojednaniem. Niech na naszych twarzach uśmiech pozostanie. W ten magiczny wieczór prezentów jest rozdanie. Niech ten blask choinki oświetla nam dziś salę. To jest ten moment, by poczuć się doskonale. Bo czasem w naszym życiu jest jak karnawale. Wszyscy dobrzy ludzie, pomóżcie bezdomnym. Ten wigilijny wieczór należy się też im. Poczujmy magię świąt, obdarzmy ciepłem ich. Wesołych świąt, jeszcze raz powtarzam dziś. Minął nam kolejny rok, znaczy ten magiczny moment. Niechaj nasze serca rozgrzeje ciepła płomień. W tym łez fazole, usiąść przy rodzinnym stole. Zapomnieć o tych chwilach, chociaż na ten jeden moment. Ej ziomek, to ta chwila, chwila jedności. Dziś wyrzuć siebie skutek oraz niepotrzebne złości. Ta moc radości, niech całego cię pokonie. Unieś w górę serce, w stronę Boga unieś dłonie. Przytul się do matki, przytul
się do ojca. Niech wigilijny wieczór dzieje jak promienie słońca. Podziel się opłatkiem i podziękuj im za wszystko. Jak błądziłeś węgle, oni zawsze byli blisko. Domowe ognisko unosi się zapach karpia. Niebawem na niebie pojawia się pierwsza gwiazdka. Błyszczące choinki i prezenty na pewno. Wesołych świąt życzę wam, wam wszystkim gęsto. Wigilia rozpoczyna święta Bożego Narodzenia. Rodzinne święta, pełnych pięknych tradycji i podniosłego nastroju. Wieczór wigilijny jest najbardziej wzruszającym wieczorem roku. Wieczorem wzajemnego zbliżenia, lekcją miłości, refleksji i wzajemnej życzliwości. Wieczerzę wigilijną rozpoczyna się z pierwszą gwiazdą na niebie. Dziś gwiazdy blask, świąteczny czas, a my z przyzwyczajenia zamiast jasnością cieszyć się, pędzimy w stronę cienia. Odrzućmy w dal smutki i żal i strach, co nas krępuje. Pozwólmy światło działać w nas, niech piękno w nas zbuduje. Nie bójmy się, radujmy się. To światło jest miłością. Świąteczny czas, ten gwiazdy blask, darzy nas Bożą mądrością. Przymierzeli do Betlejem pasterze, grając coś niedzielczą też tu na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Kopite, ludzie, samotne. Najważniejsze, aby serce do Betlejem odnalazło drogę. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne, po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru, zło ze wstydu umiera, widząc jak piękna i silna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy, Bóg rodzi się w człowieku. Od narodzin Jezusa ta tradycja od pokoleń, ten wigilijny moment wzbudza w nas ciepła płomień. Śnieg widać za oknem, przez rok wiele wspomnień. Czekamy na ten dzień, by z bliskimi być przy stole. Co stać się może w dniu Bożego Narodzenia? Czas, w którym każdy człowiek pragnie przebaczenia. Składamy życzenia, jest rodzinna atmosfera. Otwieramy swe serca, a sytuacja się zmienia. Anioł wychodzi z cienia, dzielimy się opłatkiem. Kiedy jesteś głodny, no to poczystuj się karpiem. Gdy widzisz pierwszą gwiazdkę, szybko pod choinkę zetnij. Nie dostaniesz ruski, a będą leżeć prezenty. Uśmiech mamy bezcenny, poczuj tę magię świąt. Patrz, odlatuje gwiazdor, więc ho, ho, ho. Też spróbuj rząd, by dotrzymać temu kroku. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Ten dzień
czas, czyli święta. Każdy z nas jest człowiekiem, więc mamy też dobre serca. Zostaw trochę miejsca, na stole jeden talerz dla tego bezdomnego, którego nieraz widziałeś. Nieraz go spotkałeś, prosił o 50 groszy. Wpuść go do domu, chociaż te dzisiejsze nocy. Sposób bardzo prosty, zostaw dla niego to miejsce. Może i jest biedny, ale ma też wielkie serce. On dla nas podzięce, nie musi dawać nic. Cieszmy się z tego, że może tu z nami być. Nie mając nic, nawet bez dachu nad głową. Zrób to dla niego, a dla siebie, a nie dla kogoś. Obojętnie nie podchodź dziś w tym przepięknym dniu, bo nie ma nic lepszego jak kilka ciepłych słów. Każdy z nas mógł być właśnie w tej sytuacji, że przez okrutny los nie zobaczył tych atrakcji. Na skórze ciarki, a na twarzach jest uśmiech. Słowa nie są puste, bo świąteczną moc się czuję. Ja tak to czuję, dotrzymam temu kroku. Wesoły świąt i szczęśliwego nowego roku. Pamiętaj, tego dnia będą ludzie samotni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu. Nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swojego domu. Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić. I życz szczęścia całemu światu, niech się wszystkie serca rozweselą. Pamiętaj, tego dnia trzeba każdemu kruszynę odłamać. Jednemu kocham cię, drugiemu dziękuję, trzeciemu przepraszam. Pamiętaj, kruche, jako płatek serce jest piękne hojnością. Nie bój się, aby słowa w dar chleba przemieniać. Bądźmy wszyscy dostajemni do Jezusa i maleńki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu. Płatek na stole, zapach potraw wśród płonących świec, betlejemska gwiazda mruganiem wesołym niesie ziemi swą niebiańską pieśń. Bóg miłością duszę rozświetla i opłatek błogosławi biały. Wlewa pokój w nasze smutne serca. Narodzony dzisiaj Jezus mały. Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda, każdy dom i każdego z nas. Niechaj piękne bożonarodzeniowe święta niosą wszystkim betlejemski blask. Pomódlmy się w noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania.
by wszystko się nam rozplątało. Węzły, konflikty, powikłania. Oby wszystkie trudne sprawy porozkręcały się jak supełki. Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. I oby w nas złośliwe jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwnej świeczki. By anioł podarł każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego, kładąc na serce pogmatwane, jak na osiołka, kompres śniegu. Oby się wszystko uprościło, było zwyczajne, proste sobie, gdzie szpak pstrokaty, zagrypiony, fikał koziołki nam na grobie. Aby wątpiący się rozpłakał, na cud czekając w swej kolejce, a Matka Boska cichych, ufnych, jak ciepły plet, wzięła na ręce. Przekazane na ręce pana dyrektora oświeca dziś wigilijny stół. Niech przypomina, że Jezus potrafi rozproszyć największe ciemności. Byśmy w codziennym życiu zawsze potrafili oddzielać światło od ciemności, a dobro od zła. Byśmy mieli siłę, by wybierać dobro. Byśmy umieli przebaczać i przepraszać. Uczyć się bez interesowności na co dzień. Ciągle przyglądać się niebu, by zawsze świeciła gwiazda, by była znakiem, celem, drogowskazem. Jezus Maruszek. Matusia.
dosyć go mam.